kolejna, 11 już edycja Targów Zdrowie ma smak, połączona z drugą edycją festiwali piw rzemieślniczych, ale o piwowarach to za chwilkę może pan prezydent. Ja natomiast chciałbym serdecznie z tego miejsca podziękować i pozdrowić wszystkich wystawców, którzy przyjmują rokrocznie nasze zaproszenie i niezawodnie przybywają na nasze targi. Znaczy to, że ta nasza impreza ma już swoją renomę. Ona się już na trwałe zapisała w kalendarzu imprez świdnickich. Cieszymy się za każdym razem, kiedy rynek jest pełen gości, pełen mieszkańców. I cieszymy się, że jest to kolejna impreza, która skupia tak wiele osób. Jest to jedna z najmilszych imprez, myślę, że Państwo się zgodzą. I rzeczywiście, Świdnica, jak wiecie, słynęła w historii z piwa, z produkcji piwa, a piwnice świdnickie rozsiane były w całej Europie. Mam nadzieję, że będziemy mogli stopniowo wracać do tej tradycji. Rzeczywiście, dzięki tej imprezie, piwo świdnickie znowu będzie znane w Europie i na świecie. Dzisiaj od rana możemy już podziwiać i zakupić lokalne produkty. Jutro od rana również będzie można wykonać szereg badań profilaktycznych. Targi do niedzieli. Mam nadzieję również, że wszelkie występy artystyczne umilą Państwa pobyt na świdnickim rynku. Także życzę wrażeń, zakupów, no i tych wrażeń dla podniebienia. 11. edycję Targów Zdrowie ma smak uważam za otwartą.